Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest trener Rakowa Częstochowa, pan Marek Paprzyn. Witam trenera serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trenerze, piękne zielone stroje retro nawiązujące do lat 20. ubiegłego wieku, kiedy Raków Częstochowa rozpoczynał swoją przygodę i mecz z Górnikiem Zabrze, no to też taka drużyna, która dość dużo ma sukcesów na swoim koncie, no i też jest pewnego rodzaju historią piłki nożnej w Polsce. No i ta murawa, która wyglądała niedopasowana troszeczkę chyba do tej pięknej oprawy retro i niestety, albo stety, to już poproszę o opinię trenera, bezbramkowy remis z zespołem Górnika. Dużo pan powiedział, co się działo. No przede wszystkim piękny moment dla wszystkich, którzy żyją obecnie i dożyli tych 100 lat w historii Rakowa, no bo niestety niektórym wybitnym postaciom nie udało się dożyć, chociażby świętej pamięci trenerowi Kokotowi, który zmarł w ostatnim czasie i była to przykra wiadomość również dla mnie, bo mimo tego, że nie jestem może tutaj wieki, ale można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry kontakt i też tą legendę Rakowa nie tylko poznałem, ale po prostu byliśmy już w takim mocnym kontakcie, można powiedzieć, i ubolewałem też, że nie mogę być w kraju. Wtedy byliśmy na obozie i część tej historii już niestety za nami, w tym też negatywnym tego słowa znaczeniu, że ci ludzie nie mogli dożyć tego momentu. No, nie wspomnę już o wcześniejszych, których nie poznałem, jak trenerze Doborzu Basińskim i wielu innych legendach tego klubu. No, piękny czas. I na pewno trudny czas też dla historii Rakowa. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu. To, co pan powiedział, dzisiaj mierzyliśmy się chyba z 14-krotnym mistrzem Polski i jesteśmy rozczarowani wynikiem. To o czym świadczy, prawda, że dzisiaj Raków jest na takiej pozycji, że na pewno wszyscy czujemy niedosyt po tym meczu, że nie wygraliśmy, a mieliśmy ku temu wiele, wiele szans. I to też, tak jak jeszcze raz podkreślam, pokazuje, w którym miejscu dziś jest Raków. Ja się cieszę po prostu, że mogę być częścią tej historii, że ja na stulecie klubu dowodzę tym zespołem. Jestem po prostu z tego dumny. Co do boiska, no już dużo zostało powiedziane. No, gramy nie u siebie, trudno mieć pretensje też do ludzi, którzy funkcjonują w określonych warunkach, trudnych dla nich warunkach, bo wiemy, że Bełchatów boryka się ze swoimi dużymi problemami, no i my dostaliśmy niejako rykoszetem. No oczywiście wpływa to na wyniki naszych spotkań, bo wiadomo, że jesteśmy drużyną, która jest nastawiona na grę kombinacyjną, na grę jednak po podłożu, nie grę taką mocno bezpośrednią, jaką preferowały te drużyny, które z nami grały. No, nie ma co się oszukiwać, że Lechia, że Podbeskidzie, że Krakowia, że Górnik, no grały w sposób taki mocno bezpośredni i to nie jest dla nas łatwe, ale no cóż, no jak to mówią, warunki są dla obu drużyn takie same, natomiast no my tworzymy takie sytuacje, że jednak w piłka w ostatnim momencie jak skacze, nie możemy trafić do pustej bramki, później się zrzuca na zawodników, no na pewno mamy z tym większy problem, ale z drugiej strony zdobyliśmy punkt, dopisaliśmy go do ogólnego rozrachunku, jesteśmy na trzecim miejscu, więc miejscu, o którym chyba byśmy nie pomyśleli mimo wszystko przed rozpoczęciem rozgrywek. Oczywiście jeszcze 8 kolejek i wszystko się może zmienić i na plus i na minus. Właśnie, bilans dotychczasowych meczów przed tą przerwą na reprezentację, bo reprezentacja będzie grała, więc nie będzie grała PK Ekstraklasa. To jest 2 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki, więc 9 oczek, panie trenerze. Jak pan podsumuje? Zaczęło się no dość źle, bo 3 kolejne spotkania przegraliśmy, potem już ten rytm troszeczkę się zmienił, troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Jak go pan podsumuje? Jest pan zadowolony, czy gdzieś, nie wiem, z jakiegoś powodu były pewnego rodzaju braki, które już, nie wiem, zostały wyeliminowane i możemy się spodziewać, że nie będzie takich przykrych niespodzianek?
No, oczywiście mamy swoje trudności, mieliśmy cały czas i borykamy się, no może już jest ich trochę mniej ze względu na to, że pomału wraca jakiś komfort w ogóle jakiegokolwiek trenowania, bo no, ciężko jest przygotować zespół po powrocie z Turcji, gdzie boiska były idealne, do kolejnych meczów, kiedy nie masz w ogóle boiska i to trochę tak jak teraz by panu zabrali wszystkie narzędzia, tak, i komputer, i telefon, i miałby pan pracować, robić wywiady i kamerę jeszcze dodatkowo, tak, i kazaliby panu zrobić fajne materiały. No, jest to trochę abstrakcyjne. No, my z takimi trochę problemami też się borykaliśmy i dalej niejako się borykamy. No, gramy też. Wiadomo, na boisku, jakim gramy, mamy określone problemy tam kadrowe, więc sporo się tego nałożyło. A z drugiej strony mamy też wewnętrzny taki niedosyt i trochę pretensji do siebie, bo ten mecz, no ja uważam, że był obowiązkiem naszym, żeby wygrać, biorąc pod uwagę ilość sytuacji, jakie sobie stworzyliśmy. To samo w Płocku. W beztroski sposób straciliśmy dwie bramki, mimo tego, że zdobyliśmy dwie, tylko remis. No i już nie idąc tam dalej, we wcześniejsze mecze z Krakowią, sędziowanie, tak, i gdzieś tam wszystko mamy do tej pory pod górkę. A mimo wszystko uważam, że gramy coraz lepiej, bo ten mecz to pokazał. Może gra nie wyglądała w polu tak, jakbyśmy chcieli, ale to też warunki gry stwarza przeciwnik i nie zawsze to wszystko od nas też zależy. Natomiast ilość sytuacji, jakie stworzyliśmy, to była no, ilość, myślę, że nawet większa niż w wielu meczach jesienią. Natomiast no, wtedy wpadało nam dużo takich nieoczywistych też sytuacji. Dzisiaj troszeczkę jesteśmy tutaj zblokowani, bo w kolejnym meczu no, nie możemy trafić w takich oczywistych sytuacjach i na to przełamanie czekamy, żeby to poszło. Ja wierzę, że to nastąpi już w kolejnym meczu, bo mamy ku temu podstawy. Wracają też kolejni zawodnicy. Mimo tego, że wracają, no to przed meczem wypadł Lederman, Poletanowicz i gdzieś tam to się wszystko tak do końca nie zazębia, ale wierzę, że te najtrudniejsze momenty już mamy za sobą i jak przyjdzie ta prawdziwa wiosna i te boiska trochę odtają, a przede wszystkim wrócimy do Częstochowy, no to też będziemy punktować. 21 kwietnia będzie bardzo ważny mecz, bo to jest szansa spora na zdobycie trofeum. No, tylko albo aż dwa mecze do wygrania, aby cieszyć się z historycznego sukcesu. Z sukcesu pod tytułem zdobycie Pucharu Polski. Puchar rządzi się troszeczkę innymi prawami. Tutaj wiadomo, nie ma przebacz, jest jedno spotkanie i trzeba w tym spotkaniu, choćby w rzutach karnych, wygrać inny ciężar gatunkowy. No ale Raków sobie jak na razie przynajmniej doskonale radził, bo przeszedł kolejne szczeble, a na drodze do finału Krakowia, z którą remisujemy, chyba której nie do końca lubimy, jeśli chodzi o granie, tak to przynajmniej można odczytać, a może mówię nieprawdę, ale tak to wygląda właśnie. Było bezbramkowo w spotkaniu ligowym tegorocznej wiosny, przewidywania przed tym pucharem. No bo tutaj, tak jak powiedziałem, na pewno inny ciężar gatunkowy. Albo się wygrywa, albo koniec przygody. Dokładnie tak. I mówiąc kolokwialnie, Krakowia może nam nie leżeć, bo wyniki o tym świadczą. Jeszcze nie wygraliśmy w lidze z nimi przez 2 lata. Odpadliśmy też z pucharu po karnym, ale każda seria ma swój koniec. Już w tych dwóch spotkaniach byliśmy, uważam, lepsi i powinniśmy te spotkania wygrać. Trochę sędziowie nam stanęli na drodze, a raczej bardzo mocno, bo w Krakowie sędzia Lasyk wypaczył no, bardzo mocny wynik meczu. Tutaj pan przybył, też sędziował tendencyjnie, więc trochę nas przyblokowali, ale już tak jak mówię, te pojedynki są, myślę, że ze wskazaniem na nas i sądzę, że teraz jak to dźwigniemy od tej strony mentalnej, bo tak jak pan powiedział, to jest jeden mecz i tutaj już nie ma poprawki. Trzeba go wygrać tak czy owak, czy w
normalnym czasie, czy doliczonym, czy w rzutach karnych, więc to będzie ważne. Na pewno Cracovia to jest najtrudniejszy rywal, moim zdaniem, jakiego mogliśmy wylosować, szczególnie na wyjeździe, bo to drużyna już doświadczona, okrzesana taka w bojach i drużyna, która w zeszłym roku zdobyła ten puchar po wielu takich meczach, gdzie decydowała dogrywka albo rzuty karne, jak z nami. Tam chyba trzy mecze rozstrzygnęli po regulaminowym czasie. No to naprawdę duża siła mentalna i spokój. Z Lechią chyba też przegrywali, wyciągnęli to w finale, więc na pewno trudny rywal. No ale tak jak mówię, no my gramy coraz lepiej i wierzę, że dźwigniemy to i wejdziemy do finału, bo taki jest cel od początku i jesteśmy bardzo blisko, aczkolwiek no, blisko i daleko, bo jeszcze wszystko możemy wygrać i wszystko przegrać w tym momencie. Przed nami, miejmy nadzieję już, znaczy może inaczej, za nami już miejmy nadzieję ostatni mecz w Bełchatowie. Przedstawiciele władz miasta, dokładnie wiceprezydent miasta mówił mi, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby Raków już w kwietniu, bo teraz tak mamy przerwę, potem mamy dwa mecze wyjazdowe, więc żeby zagrał już na własnym boisku, nie przed własną publicznością, bo cały czas trwa budowa, poza tym i tak nikt publiczności by nie wpuścił, ale na własnych śmieciach, jeśli można tak powiedzieć. To na pewno jest miła wiadomość i życzymy sobie, żeby ona się ziściła. Dokładnie tak. No, już zapomnieliśmy, jak gra się tutaj mecze. Też powoli zapominamy w ogóle, jak to jest, gdy publiczność jest na stadionach. To też jest martwiące. Natomiast no, dla nas najważniejszym krokiem to jest wrócić do Częstochowy. Później dopiero pomyśleć o tym, żeby grać z własnymi kibicami. To już będzie pełna szczęścia, bo nawet ten mecz, który rozegraliśmy ostatnio, mecz jubileuszowy, z piękną oprawą też i fajnym pomysłem na to wszystko, jak to uczcić, no trochę był upośledzony przez brak kibiców, no i mimo wszystko rozgrywanie tego meczu w Bełchatowie, bo to powinno być święto Częstochowian i Częstochowianie powinni być dumni, że w mieście jest klub z taką tradycją i klub, z którego dzisiaj mogą i drużyny być dumni i czuć satysfakcję w tych trudnych czasach, nie tylko ekonomicznych, ale ze względu na też na pandemię. No Częstochowianie, a przynajmniej część ta, która uczestniczyła w wyborze najlepszych trenerów regionu częstochowskiego, jest dumna i z pana pracy, no i z pracy trenera Marka Gołębieskiego, bo obaj panowie w pierwszej piątce najlepszych trenerów. Nie wiadomo, kto wygrał, bo epidemia przeszkadza w rozdaniu tych nagród, no ale może, można powiedzieć, że piłka dobrze stoi. Raków na trzecim miejscu w półfinale Pucharu Polski, a ta drużyna, nazwijmy to druga w regionie, jeśli chodzi o ważność, no w pierwszej czwórce to też jest sporym zaskoczeniem, jeśli chodzi o zespół trenera Gołębieskiego. Dokładnie tak. Myślę, że oba częstochowskie kluby pokazują, że piłka w Częstochowie się mocno odrodziła i zagości, mam nadzieję, na dłużej, osadzi się w takiej elicie, nie tylko ekstraklasowej, ale potrzebne jest też zaplecze, myślę, pierwszo-drugoligowe i życzę Skrzei i Markowi, bo jest moim kolegą. Pracowaliśmy tutaj obaj na Mazowszu, nasze drogi gdzieś troszeczkę są podobne i życzę mu tego, żeby wprowadził Skrę do pierwszej ligi i żeby Częstochowa miała dwa zespoły no, w ekstraklasie i w jej zapleczu. Panie trenerze, przed nami przerwa na reprezentację. Kamil Piątkowski otrzymuje powołanie od nowego trenera kadry narodowej, to dla pana też powinien być i pewnie jest powód do radości. Oczywiście, że tak, powód do radości, ale też to jest docenienie i mojej pracy, mojego sztabu, docenienie tego, co tutaj w Rakowie robimy, jak rozwijamy zawodników, że to jest miejsce, gdzie można zrobić olbrzymi progres, dlatego bardzo się cieszę, że Kamil dostał to powołanie. To też bodziec dla tych chłopaków, którzy są w kadrze, bo jest kilku młodych zawodników, trzech powołanych
przepraszam, transferowanych z Korony i wierzę, że oni też będą się rozwijali. To powinien też być bodziec dla młodych chłopaków z Akademii, żeby oni więcej pracy, więcej charakteru włożyli i wysiłku w swój rozwój, że to wszystko jest możliwe, bo ten charakter, to parcie, to zaangażowanie jest najważniejsze. Dzisiaj tego tym młodym zawodnikom często brakuje i to powinno być przykładem. Kamil powinien być przykładem, że ta droga nie musi być wcale taka ciernista, wyboista, ale trzeba jednak dużo siły i zaparcia takiego też włożyć, żeby osiągnąć sukces, że nic łatwo nie przychodzi, a dzisiaj z tym chyba mamy największy problem. Panie trenerze, pan będzie miał chwilę odpoczynku od ławki trenerskiej podczas ligowego spotkania czy podczas spotkania Pucharu Polski. Tego odpoczynku nie będzie mieć kadra. Zagramy z Węgrami, pojedziemy na Wembley. Czego się pan spodziewa? Jakiego otwarcia nowego trenera? Nie jest już trenerem Polak, mamy obcokrajowca po paru ładnych latach. To otwarcie, jak będzie pana zdaniem wyglądało, jeśli mógłby się pan pokusić jakiekolwiek przewidywania? No, jeżeli chodzi o funkcję selekcjonera, no to ja tu oczywiście nie mam żadnych uprzedzeń, czy to jest Polak, czy obcokrajowiec. Liczy się dobro kadry, dobro narodowe też, bo kadra jest takim dobrem naszym narodowym, dobrem wspólnym, która no też nie jest nie tylko wizerunkiem, ale kierunkiem rozwoju też popularyzacji piłki nożnej w Polsce. I to jest bardzo ważne, jeżeli tam będą wyniki, coraz więcej dzieci, młodzieży będzie się garnęło. Z masowości musi wynikać niejako też jakość przyszłości oczywiście. Jakość szkolenia będzie bardzo ważna, cały czas o tym mówimy. Natomiast no bez ilości będzie na pewno ciężko i popularyzacji. Poza tym zdrowie jest ważne i najważniejsze chyba w tym wszystkim, żeby no ten naród był nasz zdrowy, żeby te dzieci, młodzież dorastały też w duchu sportu, rywalizacji. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No miałem okazję poznać trenera, selekcjonera. Już zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i jako taki wyważony, merytoryczny człowiek widać, że ma swój pomysł na to, jak tą kadrę chce budować. Natomiast wiadomo, no wszystko weryfikują wyniki, bo w kadrze nie ma czasu na pracę. Trzeba umiejętnie wyselekcjonować skład, no i dobrać odpowiednią taktykę do tych zawodników, których się ma. Widzę, że po tych powołaniach i po tych pierwszych gdzieś tam opiniach i sygnałach tego, co też wczoraj się działo na treningu, że ten pomysł jest i kibicuję mocno, żeby to było 9 punktów, a minimum 7 w tych trzech meczach. No i na koniec, zanim zje pan śniadanie wielkanocne, to będzie pan jeszcze troszeczkę musiał adrenaliny przeżyć, troszeczkę, miejmy nadzieję, wszystko tak się ułoży, że jej będzie nie aż tak dużo. W Mielcu zagracie ze Stalą 3 kwietnia i to jest moje ostatnie pytanie. Zespół nisko notowany, więc teoretycznie wydaje się, że powinniśmy łatwo wygrać, ale ten zespół walczy o to, żeby nie być tym ostatnim, żeby nie spaść do pierwszej ligi, więc no, mimo wszystko chyba jest jednak groźnie. Na wiosnę nie ma łatwych meczów, nigdy i w żadnej lidze. I wiosna jest dużo trudniejsza niż jesień, bo wszystko się decyduje. Stal walczy o życie i spodziewamy się bardzo ciężkiego spotkania, tym bardziej, że Stal ma niewspółmiernie dużo sytuacji do strzelonych bramek, a przede wszystkim do zdobytych punktów, bo w każdym meczu z mojej perspektywy ostatni miała więcej sytuacji, a tylko jeden mecz wygrała w tej rundzie, więc to jest niebezpieczeństwo, że ta pasa kiedyś się musi odwrócić. Tylko liczę na to, że to nie będzie z nami, bo my też z mojej perspektywy powinniśmy mieć tych punktów więcej, więc zobaczymy, kto zagra przede wszystkim lepiej, komu Fortuna będzie sprzyjała i kto zapunktuje. No oczywiście my mamy swoje cele i dzisiaj jesteśmy na trzecim miejscu, Stal broni się przed spadkiem, dlatego no, jesteśmy faworytem i jedziemy tam po 3 punkty. To życzę, żeby tak się stało. Moim Państwa gościem był trener Rakowa Częstochowa, pan Marek Papszun. Życzę, żebyśmy się mogli 22 kwietnia chociażby online spotkać, żebyśmy mogli podsumować zwycięstwo w półfinale Pucharu Polski, bo to będzie oznaczało, że stoimy przed niesamowitym
wyzwaniem, ale też szansą na historyczny sukces w stulecie klubu. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.